Co to jest ta biała kreska na niebie? To jedno z pyta przecinek katerego czy zwiedzajcych piknik naukowy zadali badaczom. Wyjaśnienia zagadki dziwnych lat w na niebie podnieśli fizyk chmur prof. Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on WSPTWRC strony Nauka o klimacie, nagrodzonej w 2017 roku nagrod popularyzator nauki. Ta biała kreska za samolotem to smuga kondensacyjna. To po prostu skroplona para wodna lub małe kryształki lodu, odpowiedział naukowiec. Wyjaśnij przecinek e samolot spala paliwo, katery zawiera wglowodory. A water z wglowodorów podczas spalania czyści z tlenem z powietrza i tworzy wod. A dokładniej, w gorcym silniku, par wodny. To gorce, pene pary wodnej spaliny z silnika trafi na odpowiednie warunki, nisk temperatur i odpowiednio wysok wilgotno powietrza w otoczeniu, to wskutek mieszania dochodzi do skraplania się pary wodnej, powiedział prof. Malinowski i doda przecinek etowa nie jest bia i obocek, katery CZ100 wida na trasie samolotu. To, co tam zachodzi, to jest dokładnie to samo zjawisko, katery od czasu do czasu obserwujemy na przykład. Zim przecinek gdy chuchamy i z ust unosi kaby skroplonej pary. Albo gdy gotujemy wod w czajniku i w niewielkiej odległości za dzipkiem z czajnika pojawia się oboczek, opowiada naukowiec. Podkreśla, para wodna, czyli woda w postaci gazu, jest przezroczysta. Dopiero kiedy para się skropli i zamieni w wodę staje się widoczna. Zawieszone w powietrzu kropelki wody bowiem odbija i wiato, a jeśli jest ich sporo, to widoczne jest jako biały obłoczek. Smugi kondensacyjne nad Krakowem w czasie zachodu SOCA. Fotografia Waldek Sosnowski prof. Malinowski wyjaśnia, dlaczego czasem smug na niebie widać dłużej, a czasem szybko znika. Jeżeli jest bardzo sucho, to para wodna bardzo szybko się rozciecza mieszające się z otoczeniem i smuga kondensacyjna może nigdy nie powsta, tłumaczy naukowiec. Gdy natomiast w powietrzu na trasie przelotu jest dużo pary wodnej, smugi kondensacyjne powstają dużo łatwiej i widać je na niebie znacznie dłużej. Pytany, dlaczego jak samolot startuje, to nie widać za nim smugi, profesor. Malinowski odpowiedział przecinek takie zjawisko się zdarza, ale bardzo, bardzo rzadko, w bierze na wysokościach przelotowych temperatury wynosi minus 40 czy minus 50 stopni C, a ciśnienie to 1/4 czy nawet 1/5 tego, co na powierzchni Ziemi. Ta bardzo niewielka zawarto pary wodnej w mieszaninie powoduje, osiągamy stan nasycenia, zaznaczy, i wyjaśnij przecinek stan nasycenia to stan, kiedy w danych warunkach nie możemy już w powietrzu zmieścić więcej pary wodnej. Kada nad wykasi skrapla. Doda przecinek temperatura i ciśnienie na Ziemi jest na tyle wysokie, do tej samej obitoci powietrza mona upchnie znacznie więcej pary wodnej. Nie powodujce powstania chmury. Podobnie jest, gdy nasz ciepły oddech w zimie miesza się z zimnym powietrzem na dworze i widzimy kaby kropelek wody, a latem tego zjawiska nie zobaczymy, porówna. Profesor Malinowski doda przecinek echo startujcy czy eldujcy samolot zwykle nie zostawia białej smugi za silnikiem, to czasami przy starcie czy eldowaniu uważny obserwator zauważy pojawienie się białego paska nad skrzytem samolotu. Jani przecinek wynika to z tego, nad skrzytem jest mniejsze ciśnienie. Konsultowanie dziki jarnicy cinie nad skrzytem i pod skrzytem powstaje się anona, katera unosi samolot, a przy niższym ciśnieniu, kiedy powietrze jest wilgotne, dochodzi do kondensacji pary wodnej z powietrza i wida smug. A wszystkim zwolennikom teorii spiskowych, katerym wydaje się przecinek za samolotem wida nie wod tylko tak zwany mitrails, katere rzekomo mielby wiatczy o rozsypywaniu tajemniczych substancji, profesor Malinowski odpowiada, to jest totalna bzdura.
Zjawisko smugi za samolotem jest dobrze znane i dobrze opisane przez fizyk chmur. Nie ma powodu, by do wyjaśnienia. Co się dzieje za samolotem, miesza istnienie tajemniczych sił. Wszystkich nieprzekonanych profesor Szymon Malinowski zaprasza do dyskusji na stronie nauki o klimacie. Tam ciągle jeszcze pojawia się osoby, Katere Nas, fizyk chmur staraj się przekona. Nie rozumiemy fizyki chmur, koczy.